trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Obroniony pas organizacji EFM, ale takiej bitki, no to chyba się nie spodziewałeś. Twardy wampir, twardy. O, przeklęty, twardy, naprawdę. Bez drewnianego kołka w sercu to chyba nie padnie chłop, nie? Naprawdę trzeba go by trzymać i jeden musiałby wbijać kołka w serce i jeszcze jakiegoś księdza, kto by tam jakiegoś wymawiał jakieś egzorcyzmy, może padłby, nie? Naprawdę tyle twardych ciosów czułem, że weszło. I na jednym tam w ostatniej rundzie już to taki z luzu przewrócił się, nie wiem czy to ze zmęczenia też, czy po prostu po ciosie. Ale kurczę, no naprawdę mega twardy gość, nie? Było blisko wtedy, żeby go skończyć właśnie w tej ostatniej rundzie. No było, naprawdę już walczyłem charakterem i kurczę, dałem z siebie wszystko, nie odpuszczałem mu. Jak widać, no bez kołka nie da rady, albo bez księdza i po prostu obrócił sytuację. Ja już miałem na tyle dość, że po prostu stwierdziłem sobie, że sobie bezpiecznie w gardzie przeleżę. Zbiorę co zbiorę, ale wiedziałem, że po prostu nie poddam je w gardzie, wiadomo, bo to jest taka pozycja dobra do obrony klasycznej jiu-jitsu, także cieszę się, że dotrwałem do końca, bo też ciężko było, nie? Może poddać nie podda, ale nie bałeś się zaryzykować, że te ręce tak mocno rozpuszczone mogłyby skończyć przed czasem na przykład przez TKO? Wiesz, czułem, że też jest naprawdę zmęczony, nie? I widziałem, że bił charakterem, bo go nakręcali, ale naprawdę czułem, że był zmęczony i też mu sprawiało problem to bicie. Wiadomo, na końcu trochę go uskrzydliło, no ale... No tak jak mówię, to jest też zamknięta garda, to jest taka klasyczna pozycja samoobrony w jiu-jitsu, także no szczerze to jest naprawdę dobra obrona do pozycji nawet w samoobronie, także czułem, że dotrwam do końca, nie, w tej pozycji. Ty masz całe ręce po tym pojedynku, bo boksersko bardzo dobrze wyglądałeś, overhandy, no. Ciosy proste, haki i to wszystko wchodziło. Wiesz, na razie czuję, że jest okej, no naprawdę takie ciosy czułem, że wchodziło 3 czy 4 proste, takie po kontrze. Nic, mówię, naprawdę, kurczę, raz gdzieś jakimś tym chyba sierpem, co się zachwiał, krzyknęli, że go podłączyłem, ruszyłem na niego. No i nie wiem, no pięści mam na razie całe, nie? Z głowa mnie boli strasznie. Płuca mnie bolą bo zmęczenia, ale no pięści chyba są całe, nie? Ostatnio jak walczyłeś na EFM, wpadło przepiękne duszenie, rzadkie bardzo. Czy miałeś taki apetyt, żeby tym razem też ten game plan jakoś tak ułożyć pod jakieś fantazyjne poddanie? Miałem przygotowane kilka poddań, ale no ja zawsze też staram się, że tak powiem, na upartego tego nie robić. Kiedyś walczyłem właśnie z Niko Dzipryczkowym, tam się spieszyłem znowu z tymi pozycjami, poddaniami, przez to dawałem się łatwo przetoczyć. Także idąc tym doświadczeniem wolę przeleżeć bezpiecznie i półgardzie, czekać aż przeciwnik się otworzy i wtedy iść dalej. Tu się nie otworzył. Narożnik mocno mu namawiał, żeby jednak leżał w tej półgardzie bezpieczniej. No i dlatego też nie wyszło. No nie łapał gilotyny. Złapał raz, ale nie chodził do parteru, także uciekłem takim wyjściem kolewa. No kurczę, inaczej. No jakby była okazja, to na pewno bym atakował. No a że nie było, to próbowałem zajść za plecy, ale się wyślizgnął i też przepadło, nie? Bo miałem taki moment, że szedłem za plecy, ale było ślisko, się ześlizgnąłem i no i straciłem pozycję, przez to w gardzie wylądowałem, tak? No. Dobrze się czujesz w tej kategorii wagowej i od razu drugie pytanie, ile ty miałeś dzisiaj na walce, tak szczerze? Kurczę, nie ważyłem się dzisiaj. Wczoraj na oficjalnym ważeniu miałem 98, no to wróciło tam 5 kilo. Myślę, że dzisiaj podobnie, bo wiadomo, rozgrzewka, te sprawy, tak 98-99. Czy dobrze? No dobrze, wiesz, tak mi już wcześniej trochę doradzali niektórzy, mówili, że łatwiej będzie mi, bo znowu w 84 mówili, że jestem trochę za wolny. To mówili, że może łatwiej było mi zrobić siłę niż szybkość, no i po prostu po tej przerwie stwierdziłem, że jeszcze raz zaatakuję, teraz w wyższej kategorii. No na razie mam 3 zwycięstwa pod rząd, także jestem zadowolony. EFM to dla Ciebie nie jest nowość, ale nowością jest na pewno ta cała odsłona i ten anturaż, taki troszeczkę bardziej wyskokowy, wystrzałowy. Jak do tego podchodzisz? No powiem, te challenge to tak mi średnio pasowały, no ale dzisiaj jeśli chodzi o galę, jakość, tak jakby wizualną oprawę i to wszystko i tutaj, że tak powiem, ludzi, którzy przyszli, no podoba mi się to, widzę, że to jest naprawdę
przedsięwzięcie. Nie wiem, jak długo to poleci, ale brać udział w takiej gali jak dzisiaj to był dla mnie wielki zaszczyt i będę to bardzo dobrze wspominał. Po prostu nawet jakbym przegrał, to bym wspominał po prostu tą oprawę, to wszystko, co tu zorganizowali organizatorzy, naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. W takim razie co dalej? To wiesz, jeszcze mam kontrakt tutaj cały czas z EFM i będę bronił tego pasa, póki, że tak powiem, no nie skończę kontraktu. Jak skończę, to wtedy będę z nimi negocjował. No, na razie czekam na kolejną walkę. Myślę, że to będzie wrzesień, ale to już trzeba pytać organizatorów. Dziękuję. Dzięki wielkie. Też dzięki wielkie, że jesteście. Bez was MMA by było cały czas undergroundzie. Także. Dziękujemy również. Dzięki.